Dobry wieczór. Witamy internautów, czytelników portalu niezależna.pl na wideoczacie z podkomisją do ponownego zbadania wypadku lotniczego. W wideoczacie uczestniczą członkowie podkomisji. Pan doktor inżynier Wacław Berczyński, przewodniczący komisji. Zastępca pan doktor Kazimierz Nowaczyk. Pan pułkownik lekarz Szczepan Cierniak. Pan doktor habilitowany Wojciech Fabianowski. Pani doktor habilitowana Anna Gruszczyńska-Ziółkowska. Pan magister inżynier lotniczy inspektor dochodzeniowy Glenn Jorgensen. Pan doktor Kazimierz Nowaczyk, wspomniany wcześniej, pan doktor Bogdan Nienautowski, pan kapitan Janusz Więckowski, pan profesor doktor Piotr Witakowski, magister inżynier architekt Tomasz Ziemski, doktor nauk medycznych Krystyna Zieniuk, magister inżynier Janusz Bujnowski oraz pułkownik doktor habilitowany Adrian Siatkowski. Wszystkim nam zależy na tym, aby podkomisja mogła odpowiedzieć na pytania wszystkich Polaków. Stąd pomysł na wideoczat, który poprowadzi redaktor Magdalena Piejko z Gazety Polskiej i portalu niezależne.pl. Podkomisja współpracuje z wieloma instytucjami międzynarodowymi, m.in. z National Institute of Aviation Research i Uniwersytetem w Akron. Zapraszam panią redaktor do otwarcia wideoczatu. Witam bardzo serdecznie. Witam wszystkich internautów zgromadzonych teraz przed swoimi komputerami. Dziękujemy bardzo w imieniu portalu, dziękujemy za zaufanie i za ten wieczór. Pytania zaczęły przyspieszać, gdzieś od pół godziny pojawiają się rzeczywiście co chwilę. Staraliśmy się dobrać, oczywiście nie zdążymy zadać wszystkich pytań, które pojawiły się, czy pojawią się pod czatem. Staraliśmy się wybrać te, które dotyczą konkretnie Państwa pracy. Więc może zaczniemy. Pierwsze pytanie. Czy do zrobienia, jeden z internautów pyta się, czy do zrobienia bomby termobarycznej można użyć trotylu? Moim zdaniem nie, ale proszę pana pułkownika. No to zależy, jaką bombę termobaryczną przyjmiemy do zrobienia. Najprostsza bomba termobaryczna to jest mieszanina paliwa z powietrzem, w którym ośrodek rozproszony, ośrodek paliwa jest następnie detonowany po bomby termobaryczne, które są metalizowanymi materiałami wybuchowymi. I taki metalizowany materiał wybuchowy musi być zainicjowany innym pośrednim materiałem wybuchowym, tutaj najczęściej stosowanymi w tych bombach termobarycznych, ładunkach termobarycznych są heksogen, oktogen, ale oczywiście trotyl też może być stosowany, przy czym jest to materiał wybuchowy o mniejszej prędkości detonacji, zatem zalecane są tutaj materiały, które z dużo szybszą, większą prędkością rozpraszają te materiały emulsyjne, metalizowane, które są ośrodkiem paliwowym i ulegają potem detonacji. Tak, i drugie pytanie bardzo często się pojawia, więc też musi chociażby przez to paść tutaj. Czy w świetle przeprowadzonych przez Państwa testów można przypuszczać, że ktoś mógł przeżyć tę katastrofę? Czy sekcja zwłok mogłaby wykazać, że śmierć nastąpiła później i z innych przyczyn? Myślę, że nie, że wybuch, który rozbił samolot na kilkadziesiąt części, nie pozwoliłby nikomu przeżyć. Pan pułkownik. To znaczy nawiązując to jeszcze do pana pułkownika Adriana odnośnie wybuchu i działania wybuchu na ciało człowieka. Oczywiście jak każdy wybuch jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Jeśli chodzi o wybuch termobaryczny, bardzo niebezpiecznym jest zarówno fala wysokiego ciśnienia, ale jeszcze znacznie gorszym efektem jest potężne niedociśnienie. Okazuje się, że ciało człowieka jest zdecydowanie bardziej odporne na falę nadciśnienia, a zdecydowanie mniej odporne na falę niedociśnienia. I tym
najgorszym efektem wybuchu termobarycznego. Jeśli rozpatrujemy oczywiście ten wybuch, to jest fala, duża fala niedociśnienia, która jest niezwykle groźna dla człowieka i nie pozwala mu po prostu przeżyć takiego wybuchu. I kolejne pytanie. Czy drugie drzwi burtowe od strony lewej nie są w chwili obecnej najsilniejszym dowodem na, w cudzysłowie, dodatkową energię? Ile równie podobnych kontrowersyjnych elementów doszukaliście się Państwo w trakcie prac komisji? Drzwi są przykładem na tą dodatkową energię, która była niezbędna do rozbicia samolotu na wiele części. Na pewno inne części również dowiodą podobnych rezultatów. Jeszcze dodać coś? Kolejne pytanie. Na którym metrze wysokości i w jakiej odległości od pasa pilot zaczął wykonywać odejście na drugi krąg? W filmie, który zaprezentowała dzisiaj komisja, jest to niejasne. Pan profesor Nowaczek. Pilot podjął decyzję o odejściu na wysokości 100 metrów nad ziemią. Tak jak na filmie było powiedziane, czekał na decyzję ze strony wieży, o decyzję o odejściu lub lądowaniu. Sam podjął decyzję potem na wysokości 100 metrów nad ziemią i tak jak jest, można to zobaczyć na prezentacji, jego działania przez pewien okres były nieskuteczne, samolot nie odchodził, schodził jeszcze niżej. Ten etap badania jest jeszcze w toku. Kolejne pytanie, skoro wybuch jest możliwy, to dlaczego rejestratory nie zanotowały zmiany ciśnienia w samolocie? Prawdopodobnie nie zdążyły. Kolejne pytanie. Dlaczego pilot odchodził w automacie? Czy była to odpowiednia procedura? Poproszę pana kapitana o odpowiedź. Uważam, że była bardzo dobra procedura odejścia w automacie, dlatego że ma się więcej czasu na patrzenie przyrządów, jak stery są trzymane przez autopilota. Natomiast później miał problemy prawdopodobnie kapitan z odłączeniem tego autopilota i to na razie nad tym pracujemy, ale zerwał po prostu sterowanie autopilota, przesilając wolant na siebie i przed ręczne sterowanie, kontynuując dalej podejście, a właściwie odejście na drugi krąg. I kolejne pytania. Na którym metrze wysokości i w jakiej odległości od pasa pilot zaczął wykonywać odejście na drugi krąg? A to już to było, przepraszam. I kolejne pytania. Czy dokumentacja, to troszeczkę może wychodząca poza tę dzisiejszą prezentację. Czy dokumentacja poremontowa Tupolewa w zakładach Aviacor wskazuje na możliwość niedopatrzeń przy przeglądzie wspomnianych w filmie psujących się systemów samolotu? Nie mamy zaufania do rzetelności wykonania remontu. Znaczy wiemy na pewno, że remont był wykonany bez właściwego nadzoru. Ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Dokumentacja jest dokumentacją, natomiast wiadomo, że samolotu nadzorował, pilnował jeden oficer z polskich służb przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Czy tutaj materiały, na których Państwo pracują, dużo pytań dotyczy tego, czy pracowali Państwo na szczątkach, które zostały zebrane i które zostały odnajdywane u Rosjan, którzy sobie po prostu je wzięli na pamiątkę. Czy badaliście te szczątki? Tak. Mamy, no niewiele, ale mamy szczątki, które były przewiezione przez ludzi, którzy byli na wrakowisku. Wrakowisko nie było pilnowane, więc ludzie przywieźli te. Następnie prokuratura zażądała zwrotu tych wszystkich szczątków i my je mamy. Prowadzimy badania nad tymi szczątkami. Jeszcze nie mam wyników. Pytanie o fotele lotnicze. Ile z foteli lotniczych doliczono się po katastrofie i jaki był ich stan? No, foteli było około 100. Żaden nie został
niezniszczone, wszystkie były zniszczone. To jest jeden z takich elementów, który zwrócił moją uwagę bardzo wcześnie, że w katastrofach tego typu, kiedy samolot uderza o ziemię, większość foteli przeżywa. Fotele są tak projektowane, żeby wytrzymały uderzenie o ziemię. Dokładnie 9G, to znaczy projektowane są w ten sposób, że jakby uderzyły, jakby w fotelu była masa, dziewięciokrotna ciężar ciała, czyli powiedzmy około 800 kg. Więc w większości katastrof, które wszyscy widzieli w różnych relacjach, te fotele leżą na ziemi relatywnie niezniszczone. W tym wypadku właściwie ani jeden fotel nie był niezniszczony. To jest bardzo charakterystyczne dla wybuchu. W pokładzie Tupolewa występowały, czy występują trzy rodzaje foteli, czyli fotele dla pasażerów, fotele pilotów i kanapa prezydencka, to też można traktować jako fotel z oparciem. Wszystkie te fotele zostały zniszczone w takim stopniu, że w wielu przypadkach niemożliwa była identyfikacja. To znaczy, że nie tylko rozdzieliła się konstrukcja foteli, również zostało zerwane w wielu wypadkach poszycie foteli, czyli oddzielnie była konstrukcja szkieletu fotela, a oddzielnie była tapicerka. Co charakterystyczne dla tej katastrofy, dla tego zdarzenia lotniczego, to było to, że rozpad foteli dotyczył nie tylko samych siedzisk i oparć, ale również konstrukcji stelaża. Tym bardziej to jest, że tak powiem, dziwne i podejrzane, że na przykład fotele samolotów, które spadały z wysokości 10 km, odnajdywano w o wiele lepszym stanie. Natomiast tutaj przy upadku z kilkudziesięciu metrów w wielu przypadkach nie można było znaleźć podstawowych części tych foteli. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i następne pytanie od Wojciecha Bojanowskiego. W którym dokładnie miejscu doszło do pierwszego kontaktu Tupolewa z ziemią? Jak daleko od progu pasa startowego to się wydarzyło? Pan profesor Nowaczyk, proszę. Do pierwszego kontaktu doszło około 500 metrów od progu pasa. Są zdjęcia satelitarne, na których widać to miejsce kontaktu. Jest to, te zdjęcia mamy nie tylko satelitarne, mamy też zdjęcia wykonane 10 kwietnia, parę godzin po katastrofie, i to są bardzo wyraźne ślady, które widoczne są. Nawet na zdjęciach Google można sobie otworzyć mapę Google. Tam są zdjęcia historyczne i przywołać zdjęcia z kwietnia 2010 roku i zobaczyć te ślady. I kolejne pytanie. W jaki sposób 11 elementów skrzydła wbiło się w brzozę? Jak pokazywaliśmy na prezentacji, części samolotu odrywały się w powietrzu, no i leciały, więc mogły się wbić również w brzozę. Niemniej jednak nie mamy całkowitej pewności, że to, co było w brzozie, to, co komisja Millera czy Maku znalazła w brzozie, to są części tego samolotu. Nie mamy na to żadnego dowodu. I pytanie, które bardzo często się pojawia też, to pytanie o to, dlaczego rejestratory dźwięku nie zarejestrowały momentu wybuchu. Jakby mogli Państwo wytłumaczyć. Poproszę Panią Profesor. Myślę, że po prostu nie zdążyły zarejestrować, ponieważ fala dźwięku jest późniejsza od siły wybuchu. Fala uderzeniowa jest dużo szybsza od fali dźwięku. Jeżeli przyjmujemy, że taki wybuch nastąpiłby, on po prostu zniszczyłby urządzenia rejestrujące wcześniej, przed nagraniem.
Jeszcze bardzo prosta informacja dotycząca konstrukcji samolotu. Mikrofony nagrywające są z przodu samolotu. Eksperyment, który przeprowadziliśmy wybuchowy, pokazuje, że tył samolotu najprawdopodobniej został odrzucony, a tam się znajdowało urządzenie nagrywające, więc po prostu one wcześniej odleciało od samolotu i nie mogło już niczego nagrać. Idziemy jak burza, więc prosimy o kolejne pytanie. I kolejne pytanie brzmi, czy wybuch bomby termobarycznej zostawia jakoś jednoznaczne ślady na ciałach ofiar? To poproszę pana pułkownika. W tej kwestii mogę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście odnajdujemy ślady takiego wybuchu, badając odpowiednio ciała, badając tkanki. Tylko nie są to zbyt charakterystyczne obrażenia, dlatego opiniowanie w takich sytuacjach jest takie, że jeśli wiemy, że do wybuchu doszło, to możemy potwierdzić, że takie obrażenia odpowiadają wybuchowi, ale nie w drugą stronę, czyli nie ma charakterystycznych jako takich obrażeń, które by wskazywały, że nastąpił wybuch. Czy mogę dodać, pan pułkownik Czerniak powiedział o obecnym stanie możliwości wykrycia takich rzeczy. Natomiast jeżeli te autopsje i sekcje były przeprowadzone wcześniej i to na tkankach miękkich, takie ślady są do zidentyfikowania. Jeszcze poproszę naszego eksperta od Explosives. Szanowni Państwo, generalnie wybuch ładunków mieszanin paliwowo-powietrznych czy ładunków termobarycznych nie pozostawia jakichkolwiek śladów materiałowych. To znaczy, nawet jeśli przyjmiemy, że wybuch bomby termobarycznej z metalizowaną emulsją jako wkładem byłby użyty do eksplozji, to w zasadzie poza trzpieniem, który wywołuje reakcję detonującą, czyli rozpraszającą tą emulsję, nie ma żadnych śladów materiałów wybuchowych. I te badania, które były przeprowadzone w eksperymencie, zostało pobranych 20 prób z różnych części obiektu, który imitował przestrzeń pasażerską. Ładunek był celowo skonstruowany w taki sposób, aby część trzpienia inicjującego w postaci heksogenu była jakby uwidoczniona, czyli jakby pozostawiła ślady. I dokładnie te badania, które przeprowadzono za pomocą urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, taki wynik dały, czyli w 19 próbach pobranych w różnej odległości od ośrodka detonacyjnego, ten ładunek nie pozostawił żadnych śladów materiałów wybuchowych. W jednym przypadku, w bezpośredniej bliskości, takie ślady właśnie po trzpieniu inicjującym w postaci heksogenu zostały wykryte przez urządzenie. Czyli jeżeli przyjmiemy, że ładunek byłby skonstruowany w taki sposób, w którym ten trzpień nie byłby widoczny, czyli oblany powiedzmy matrycą albo w inny sposób, bo my mówimy tutaj o bardzo wielu rodzajach ładunków termobarycznych, to w zasadzie ślady materiałów wybuchowych mogłyby być nie do wykrycia. Regarding the damage to bones, there are some literature describing the way bones can be damaged in low velocity impact and in high velocity impact, such as by explosion. And the difference is, I don't want to state I'm expert within forensic explosions, but what I read is that they, in the low velocity case, the crack can go right around the osteons. Możemy, przepraszam pana, obok pana doktora poprosić o przetłumaczenie łącznie z tymi... Są różnice z eksplozji z małą szybkością i z dużą szybkością. I w układzie kostnym później. Jest inny rodzaj zniszczeń kości, zgodnie z literaturą, którą Glenn przestudiował. W przypadku złamania
wysokości przy pomocy bardzo szybkiego wybuchu i złamania podczas katastrofy normalnej, takiej jak w tym przypadku byłoby uderzenie samolotu w ziemię. I te różnice można wykryć w rodzaju badając przekrój złamanej kości. Tego typu rzeczy będą brane pod uwagę przez komisję. The characteristica can be seen by a forensic expert within explosions, and I would strongly recommend the prosecutor to include these in his team if he hasn't done this already. Tego typu badania mogą być przeprowadzone przez ekspertów i patologów, i Glenn mówi, że będzie to rekomendacja dla zespołu prokuratorskiego przeprowadzającego sekcję zwłok. Następne pytanie. Dlaczego nie uległy zniszczeniu niektóre okna samolotu, a wyleciały i wbiły się w ziemię dużo od nich mocniejsze pancerne drzwi? Okna są inaczej umieszczone w samolocie. Znaczy są, jak wszyscy wiemy, na takich elastomerycznych podporach, mówiąc po ludzku, uszczelkach. W związku z tym okna wypadają z samolotu w momencie, kiedy rama okna ulegnie dystorsji, zniekształceniu. To również w każdym wypadku komunikacyjnym. Także że to są dwa różne zjawiska. I może pytanie podobne do tego, które już padło, ale może należy wyszczególnić. Czy wybuchy zostały zarejestrowane jako dźwięki na taśmach z czarnych skrzynek? Czy to mogło być, czy to może być te brakujące 5 sekund? To już odpowiedzieliśmy. Pani profesor powiedziała, że nie. Po prostu i pan pułkownik odpowiedział, że nie. To znaczy, że wybuch był szybszy niż dźwięk. Ja tylko dodam, że w samym pytaniu jest pomyłka. Tych 5 sekund nie brakuje w nagraniach z kokpitu dźwiękowych, tylko brakuje w zapisie rosyjskiej skrzynki KBN-1-1. I to bardzo często też jest mylone w przekazie publicznym, który jest podawany, że to jest ta czarna skrzynka, czyli to urządzenie katastroficzne. Nie, to jest skrzynka eksploatacyjna. I chcę wyraźnie podkreślić, że 5 sekund brakuje w skrzynce eksploatacyjnej KBN-1-1. Kolejne pytanie. I jeśli systemy samolotu przestały działać 2 kilometry od progu pasa startowego, dlaczego załoga nie reaguje, ani nie ma po tym śladu w zapisach rejestratorów dźwięku? To 2,5 kilometra przed początkiem pasa jest mowa o awarii systemu hydraulicznego pierwszego. W samolocie są 3 równoległe systemy hydrauliczne i w razie awarii jednego z nich kolejne przejmuje jego rolę. Tak jest w każdym samolocie, dlatego że usterka układu hydraulicznego pozbawiłaby natychmiast pilota możliwości sterowania samolotem. W wypadku utraty tej jednej instalacji hydraulicznej już reakcja samolotu niestety jest troszeczkę wolniejsza. I w związku z tym nawet możemy połączyć tą sytuację, gdzie autopilot nawet wykonujący swoje zadanie nie pracował w tym momencie już normalnie. Kolejne pytanie. Czy był badany scenariusz ostatnich minut lotu, gdzie samolot leci 60 metrów niżej? To może i czy samolot leciał wtedy 60 metrów niżej niż wskazują dane z GPS? Profesor Nowaczek, proszę. Nie wiem, o jakich danych GPS jest mowa. Dane, które posiadamy i na podstawie których oceniamy trajektorię samolotu, to są dane z nagranych alarmów systemu TAFS. Tam mamy jednocześnie wysokość radiową i wysokość baryczną. Możemy ją porównywać z zapisami czarnych skrzynek. Ta analiza jest w toku.
Czy podkomisja smoleńska przyjęła jakiś termin na zakończenie prac badawczych i ogłoszenie końcowego raportu? Staramy się to zrobić jak najszybciej. Nie sposób określić, kiedy skończą się badania naukowe. Byłoby to nierozsądne. No i pytanie, które się też pojawia i które może dotyczy tutaj zdjęć, które mamy. Czy byli Państwo, czy członkowie komisji wybrali się na miejsce katastrofy? Czy zamierzacie Państwo się tam wybrać? I czy ma to znaczenie? Jeżeli ma, to jakie? Jeżeli nie ma, to dlaczego Państwa tam wizyta? Nie mieliśmy możliwości jechać na miejsce katastrofy. Miejsce katastrofy zostało całkowicie zmienione. Zdajcie sobie Państwo sprawę z tego. To znaczy usunięta została roślinność, zbudowane tam były jakieś budynki i tak dalej. Możemy odtworzyć widok, kształt, charakterystykę miejsca katastrofy na podstawie zdjęć i to będziemy robili. Na pewno chcielibyśmy jechać do Smoleńska, na razie nie mieliśmy takiej możliwości. Może jeszcze pan Nowaczyk. Proszę Państwa, to jest zarzut, który pojawia się bardzo często ze strony Komisji Millera, szczególnie doktora Laska. Najistotniejszą rzeczą, jaka jest i wszyscy dokładnie wiedzą o tym, od nawet policji drogowej, która bada miejsce wypadku, że najbardziej istotną i najważniejszą sprawą jest dokumentacja miejsca katastrofy w pierwszym momencie. Komisja Millera zjawiła się w Smoleńsku 11 kwietnia. Ze zdjęć, którymi dysponujemy i pan doktor Lasek zamieścił te zdjęcia, około 100 jest z miejsca bezpośredniego wrakowiska. Jakie zdjęcia tam robiono? Zdjęcia pamiątkowe. Proszę zobaczyć, jakie zdjęcia wykonywano. Miejsca katastrofy samolotu. Po prostu panowie z Komisji Millera w gruncie rzeczy dokumentowali swoją obecność na wrakowisku Smoleńsku. Robili to przy pomocy zupełnie nieprofesjonalnego sprzętu. Te zdjęcia na pewno pojawią się u nas na portalu, a my zajmujemy się może kolejnym pytaniem, tak? Czy pokażemy te zdjęcia, jeszcze cały czas Państwo je oglądają. Kolejne pytanie, czy wyliczenia siły nośnej przy utracie części skrzydła były wykonane dla prędkości lądowania czy dla prędkości przelotowej? Dla obu prędkości. To były rozległe badania i dla wielu prędkości. Kolejne pytania, czy komisja jest, pytanie, czy moglibyście się Państwo odnieść do wpisu polityka Platformy Obywatelskiej z Twittera? Jeden z internautów prosi, ten tweet brzmi: samolot rozpadał się w powietrzu, a piloci odczytywali wysokość do wysokości 20 metrów. Nie zauważyli, że samolot się rozpada i rzeczywiście zauważyliśmy, że ten tweet pojawił się u kilku polityków Platformy Obywatelskiej. Stąd takie podejrzenie nasze, że być może jest to jakiś przekaz dzisiejszego dnia. Jeszcze raz powtórzyć, czy nie? Tak. Ja zresztą przed przyjściem tutaj widziałem już ten tweet i przypomniała mi się taka reguła szkolna. Jak ściągamy, to ściągamy od prymusa. Proszę Państwa, w tym jest zasadniczy błąd. Piloci odliczali i to dzisiaj zostało pokazane na prezentacji. Piloci odliczali do 20 metrów i potem samolot odchodził i później się zaczął rozpadać. Więc sam sens tego pytania, błąd tkwi w samym pytaniu i w tym przekazie. Kolejne pytanie. Czy są już jakieś hipotezy wyjaśniające awarie zgłaszane przez polską skrzynkę? W polskiej skrzynce zapisana została pierwsza awaria systemu hydraulicznego, o której między innymi mówił pan kapitan Więckowski.
Zapisane też zostały inne awarie, które wyszczególnione są w naszej prezentacji. I to jest cała seria awarii, które rejestrowało nie tylko polska skrzynka, ale również skrzynka rosyjska oraz urządzenie TAFS amerykańskiej firmy Universal Avionics. Dużo pytań dotyczy też nowego elementu, który pojawił się dzisiaj w Państwa prezentacji. Chodzi o IWA, o tą pierwszą część prezentacji. Jedno z nich brzmi, czy trochę bezsensowne latanie, w cudzysłowie, IWA nad lotniskiem było pomocne w wyborze najlepszego momentu do rozpoczęcia destrukcji Tutki? Czy badali Państwo, bardzo wiele pytań dotyczy, po co tak naprawdę ten IU odbywał ten lot, o którym mowa w dzisiejszej prezentacji? Jakbyście mogli Państwo szerzej o tych hipotezach, rozumiem, na razie opowiedzieć. No więc to było bardzo szeroko, znaczy było mówione w prezentacji, że IU prawdopodobnie nie miał samochodów dla prezydenta na pokładzie, że celem przelotu IWA dwukrotnego nad lotniskiem było zbadanie systemów sterujących kontroli nad lotniskiem. IU wykonywał bardzo dziwne manewry i to jest nawet słyszalne, że był bardzo nisko nad lotniskiem. I naszym zdaniem to było po prostu testowanie systemów naprowadzania tak, żeby one mogły być użyć do nieprawidłowego naprowadzania samolotu Tu-154M. Kolejne pytanie. Czy zebranie, przepraszam, właśnie jakieś fotele już były. Czy o laboratoria zagraniczne, czy próbki pobrane w czasie obecnych ekshumacji będą badane na obecność materiałów w laboratoriach za granicą? Było to pytanie już. Jakie wnioski wynikają z przeprowadzonych ekshumacji? To jest, jak Państwo wszyscy wiecie, to było ogłoszone przez prokuraturę, że prokuratura zleciła ekshumację i autopsję i prokuratura wzięła próbki do badań w laboratoriach zagranicznych i to jest pytanie do prokuratury. Ale proszę pan. Ja tylko chciałem tylko dodać, że we wszystkich tych ekshumacjach uczestnikiem i obserwatorem tego jest pan pułkownik Czerniak. I jednocześnie też w miarę możliwości i czasu przylatuje do Polski wybitny ekspert, patolog, profesor Baden ze Stanów Zjednoczonych. Czy mógłby pan pułkownik coś opowiedzieć nam, jak ekshumacje wpłyną na badania właśnie komisji, badania przyczyn, samych przyczyn wypadku? Proszę Państwa, no musimy poczekać, bo dopiero jest to początek ekshumacji, także wyciąganie jakichkolwiek wniosków jest zdecydowanie przedwczesne. Co do próbek, one są pobierane, odbywa się to bardzo skrupulatnie, jest zachowany duży reżim narzucony przez te laboratoria. Są specjalne zestawy do pobierania tych próbek, także odbywa się to profesjonalnie i te próbki będą rzeczywiście badane w laboratoriach zagranicznych, między innymi w Irlandii. Czy wiadomo już, kiedy te wyniki badań jakoś opublicznić? To zleceniodawcą i gospodarzem sprawy jest tutaj prokuratura, więc to jest pytanie do prokuratury. Oczywiście. I kolejne pytanie. Co z oderwanym ogonem Tupolewa w locie zaraz za ulicą Kutuzowa? Gdzie on upadł? Kilku świadków na filmach mówiło o tym. Takie pytanie zadał internauta Wacław. Dokładnie jest, pytanie nie jest w pewnym momencie ścisłe, ponieważ pan Tomasz opracował całą mapę rozpadu tego samolotu i szczątków leżących na wrakowisku. Może to byłby w stanie powiedzieć nawet dokładnie, która część statecznika pionowego, poziomego i w tym momencie pojęcia ogona
jest bardzo ogólnym. To jest wszystko podzielone na szczegóły. Poproszę pana Tomasza o krótką syntezę tego. Panie Wacławie, drogi internauto, więc destrukcja ogona jako takiego rozpoczęła się stopniowo, element po elemencie, odłamek po odłamku. Pierwsze elementy statecznika pionowego zostały znalezione jeszcze przed szosą Kutuzowa na wysokości stacji redukcyjnej gazu pomiędzy parkingiem autokomisu, a właśnie szosą Kutuzowa. Następne elementy z tego statecznika pionowego, ale to dosyć małe elementy i charakterystyczne, dlatego że to były płaszczyzny natarcia statecznika pionowego, a więc to poszycie, które znajdowało się na początku od strony nalotu samolotu. Znaleziono kolejne elementy tuż za szosą Kutuzowa. Również elementy, pierwsze elementy statecznika poziomego, jak pamiętamy ze zdjęć. Także destrukcja w cudzysłowie ogona zaczynała się stopniowo i narastała przez cały czas. Ja bym jeszcze chciał uzupełnić odpowiedź dla tego internauty, który pytał, dlaczego destrukcji uległy pancerne drzwi, a okna zachowały się w jakimś lepszym stanie. Otóż w konstrukcji samolotu występuje 10 drzwi. Każde drzwi spełniają jakąś inną funkcję. Te, które wbiły się na początku głównego pola odłamków, noszą numer 823, ale to nie jest liczba porządkowa, tylko katalogowa, i mają identyczną budowę jak drzwi numer 821, które są na początku kadłuba przy kokpicie. To są drzwi dla załogi. I okazuje się, że te drzwi dla załogi zostały z kolei rozerwane równoleżnikowo na 4 mniej więcej tej samej wielkości odłamki. Także tutaj każde drzwi trzeba traktować inaczej. Natomiast z oknami, jak jest z oknami? Otóż poszycie konstrukcji płatowca rozrywało się pasami podokiennymi i nadokiennymi. To jest charakterystyczne, dlatego że tam konstrukcja jest najsłabsza i były wyrywane całe pasy razem z oknami, oczywiście również okna jako pojedyncze. Także kilkanaście sztuk okien mamy wyrwanych jako oddzielne jednostki. Mamy rozerwane poszycie zewnętrzne i mamy panele okienne, które są rozdzielone. No i oczywiście samo obramowanie okien, tak. Także to celem uzupełnienia, że trzeba to analizować w sposób kompleksowy dla całego kadłuba samolotu. I wtedy otrzymujemy obraz, w których miejscach nastąpiło najbardziej gwałtowne rozerwanie, w których mniejsze, a na przykład są takie elementy burty, gdzie poszycie nie zostało rozerwane na pewnym fragmencie i okna również ocalały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Ja bym to jeszcze uzupełnił, bo to pytanie o ogon to jest takie dosyć charakterystyczne, bo ten ogon w tym samolocie Tupolew 154M posiada na ogonie 3 silniki. Silniki zewnętrzne, czyli lewy i prawy, są o wadze 3 ton 200 kg. One mają tak zwany mechanizm rewersu i ten rewers dosyć dużo waży, bo to jest stalowa konstrukcja. Środkowy silnik jest troszkę lżejszy. Natomiast ja byłem na miejscu katastrofy naszego IWA-62 w Lesie Kabackim i właśnie te najcieńsze elementy z tego samolotu, mimo że samolot się rozpadał w lesie, tracił swoje skrzydła, były na początku pola, na końcu pola rozkładu tego samolotu. Czyli one poleciały swoją wielką masą do początku tego pola. Natomiast w tym przypadku, to jest bardzo charakterystyczne i to jest jeden z elementów, nad którym pracujemy, te silniki leżą bardzo blisko tej ulicy Kutuzowa na początku rozkładu całego samolotu. W związku z tym ta nasza teoria, że samolot rozpadł się w powietrzu, również wynika z tego faktu.
ze zdjęć my widzimy, że ta część ogonowa została niejako odstrzelona na jednej z bręk, wycięte tam wszystkie nity i koziołkowała prawdopodobnie. I to tak jakby wybuch po prostu pchnął ten ogon do tyłu, dlatego on się znalazł na samym początku. On stracił prędkość. Te dwa silniki też bardzo się różnią, boczne, bo jeden jest 28,5 metra wcześniej, leży poprzecznie do tego drugiego. Ciekawa rzecz, że ten ogon nie obracał się, bo lewa i prawa strona są zachowane, tylko koziołkował. I lewy silnik jest bardzo zniszczony, ogromnie, a prawy prawie nie. I najdziwniejsze to jest to, że lewy prawdopodobnie już nie miał obrotu przy zetknięciu się ziemią, a jest jednak bardzo zniszczony, a prawy miał duże obroty przy zetknięciu się ziemią i jest bardzo mało zniszczony. Ja może dodam, że to jest jeszcze jeden dowód na to, że samolot rozpadł się w powietrzu. To, że silniki są relatywnie wysoko, jeżeli chodzi o powiedzmy oś samolotu. Więc jeżeli ta część ogonowa cała została odstrzelona, odrzucona w czasie lotu, to naturalnie środek ciężkości był na tyle wysoko, że to się musiało obrócić. I to właśnie widzieliśmy na wrakowisku. Także to jest dodatkowy dowód, że samolot rozpadł się w powietrzu. Tam jest grudź ciśnieniowa z tyłu samolotu, która dzieli część ciśnieniową i nieciśnieniową samolotu. Tak. I właśnie ta grudź cała została odstrzelona. Podobny efekt jest widoczny na tym naszym eksperymencie z wybuchem. Jeżeli Państwo zwrócili uwagę, to te płaszczyzny zamykające makietę samolotu odleciały w całości. Dokładnie, bardzo podobnie jak cała część ogonowa za grodzią hermetyczną. Kolejne pytanie. Badania w tunelu pozwalają głównie określić współczynniki sił działających na samolot i to nie wystarczy, by udowodnić brak obrotu. Jaki model matematyczny dynamiki lotu zastosowano, by to udowodnić? Kiedy będzie można się z nim zapoznać? I jak to się ma do obrotu pokazanego w prezentacji? To jest fluid mechanics, to znaczy mechanika przepływów płynów i to wykonane było analitycznie, poza tym, co było pokazane w tunelu. Wykonane, to się nazywa metoda objętości skończonych. To jest opis fluid mechanics, znaczy w teorii przepływów jest opisany jak większość zjawisk fizycznych cząstkowymi równiczkami rozliczkowymi, których się nie da rozwiązać w sposób taki, że się pokaże wartość w danym momencie. Trzeba ten przepływ podzielić na pewne objętości i w tych określonych objętościach można te cząstkowe, różne rzeczkowe zcałkować. I to się sumuje, to jest cały proces. To się sumuje otrzymuje się rozwiązanie zachowania się, powiedzmy, samolotów według mechaniki płynów. I to zostały wykonane, te badania analityczne zostały wykonane w dwóch laboratoriach i się pokrywają z tym, co obserwowaliśmy w tunelu aerodynamicznym. Także my mamy duże zaufanie do tego badania. Czy ktoś chce dodać? Jedna tylko rzecz. Prowadzone są równolegle symulacje i badania w tunelu. W ten sposób będziemy mieli porównanie wyników i zweryfikowany model komputerowy przeprowadzonych symulacji. Już w dużej części mamy. To właśnie o tym mówiłem. Jeszcze raz. To jest trochę taka wyższa matematyka. Właśnie te równania rzeczkowe, cząstkowe, nieliniowe i tak dalej, paraboliczne, hydrauliczne i tak dalej. I to jednak wymaga pewnej wiedzy matematycznej. No ja to staram się opisać w bardzo prosty sposób właśnie. Podział tego continuum, tej ciągłego przepływu na elementy. Tak samo jak metoda elementów skończonych. Podobnie jak metoda elementów skończonych, opisane przez podobne równania. Ale trochę prostsze, że można otrzymać rozwiązania tylko przez bardzo wyraźne określanie warunków brzegowych i wtedy możemy te równania cząstkowe rozwiązać. Kolejne pytanie. Czy w obszarze zainteresowania komisji były przeróbki kabiny Tupolewa przeprowadzone 4 dni przed wylotem do Smoleńska, kiedy zostały dodane nowe miejsca siedzące? Czy to prawda, że dezintegracja ciał ofiar była największa wśród osób, które zasiadały na nowo
dobudowanych miejscach. Do pana pułkownika pytanie, jak zgadnę. Tak, to jest prawda, że akurat w tej części osoby siedzące w tej części samolotu, no ich ciała są najbardziej rozczłonkowane, zdefragmentowane. To jest prawda. Kolejne pytanie. Jak procentowo byście państwo ocenili, jesteśmy teraz w zaawansowaniu dojścia do prawdy o katastrofie smoleńskiej? Czy da się to określić? I pytanie uzupełniające. Co jeszcze najważniejsze zostało komisji do zbadania i co uważacie, że jest najistotniejsze? Jakie punkty? Proszę może o taką dłuższą odpowiedź. No ja się odwołam do tego, co powiedział pan minister Macierewicz dzisiaj, że chyba jesteśmy za półmetkiem. I to chyba jest maksimum tego, co możemy powiedzieć, dlatego że no ciągle prowadzimy badania, ciągle mamy nadzieję na uzyskanie nowych faktów, ciągle nowe fakty uzyskujemy i znowu nierozsądne byłoby w metodzie naukowej określenie, kiedy się te badania skończą. A co najistotniejszego jeszcze przed wami, jak teraz możecie państwo określić? No, naszym celem jako komisji jest znalezienie przyczyn katastrofy i to na pewno jest najważniejsze, jest cel naszego badania. Znaczy rozumiem, tylko jakie elementy, jeszcze chyba chodziło o to, jakie elementy, jakby, czy jakie dziedziny pozostają teraz w fazie jakiegoby największego zainteresowania komisji. Czy możecie to określić? Czy kompleksowo podchodzicie i... Podchodzimy kompleksowo, no wiemy już, znaczy jesteśmy przekonani, że samolot rozpadł się w powietrzu. No, domyślamy się, badamy, co mogło być przyczyną rozpadu w powietrzu. No i musimy te badania uściślić. Jest sytuacja tego rodzaju, że komisja posługując się taką rekomendacją do aneksu 13, która jest przyjęta przez wszystkie państwa w badaniu katastrof. Przyjęta jest również w przypadku wypadków samolotów wojskowych, gdzie NATO również zaleca te załączniki do aneksu 13, opisujące metodologię postępowania przy badaniu katastrof lotniczych jako wiodącą i którą należy się posługiwać. Ona zobliguje nas do nie tylko do wykazania, w jaki sposób przebiegała najprawdopodobniej katastrofa, ale zobliguje nas do wykazania i zaprzeczenia innym hipotezom, do sprawdzenia wszystkich możliwych hipotez i podania, która z hipotez jest najbardziej prawdopodobna, a która jest hipotezą, jaka nie mogła zajść w danym przypadku. To pięknym przykładem jest raport holenderskiej komisji, która badała wypadek samolotu MHL-17, którzy nawet sprawdzili hipotezę uderzenia rakiety powietrze-powietrze w ten samolot. Więc my też musimy sprawdzić, oprócz tej, co do której jesteśmy w jakimś już stopniu przekonani o słuszności wybranej drogi, musimy również sprawdzić te inne hipotezy, których dowodzenie nie było przeprowadzone w prawidłowy i zgodny z wszelkimi regułami sposób. I would like to add to this that we don't want to make the same mistakes that were made in the Russian report and in the previous Polish investigation. Tak, że nie chcemy tych samych błędów popełnić co Komisja Rosyjska, tak? Komisja Millera, Komisja MAK. And it is our obligation to actually try to disprove any hypothesis we have. Czyli nie jesteśmy po to, żeby udowodnić, że oni nie mieli racji, tak? Dobrze rozumiem? Tak. And if we are not succeeding with disproving a hypothesis, there is probably some part or some element of truth in this hypothesis. And this is the way we are working. So therefore it is very difficult to say exactly how much work needs to be done, because this will depend on what is under the stones that we start turning. Mm-hmm.
I trudno powiedzieć, co jest za tymi kamieniami, które właśnie odsłaniamy, tak? Trudno nam wcześniej założyć, co tam jest, dopóki tego nie odkryjemy. Jeśli można, wydaje mi się, że tutaj jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy, o takiej, o której no, pamiętali zarówno ci, którzy badali katastrofę w Lockerbie, jak i ci, którzy badali katastrofę MH17. Mianowicie trzeba po prostu dotrzeć bezpośrednio do szczątków tego wraku i spróbować odtworzyć, zrekonstruować ten samolot. Do tej pory nie mieliśmy dostępu do tego wraku, co za tym idzie, wszystkie nasze prace są prowadzone na modelu wirtualnym. Ale sądzę, że nie powinniśmy zamykać pracy podkomisji, dopóki nie dostaniemy po prostu możliwości zrekonstruowania tego wraku. Wcześniej możemy oczywiście mieć dokumenty i uzasadnione hipotezy, w jaki sposób odbywały się wszystkie wydarzenia w Smoleńsku, ale ostateczne rozstrzygnięcie, ostateczny dowód możemy mieć dopiero wtedy, kiedy dotrzemy bezpośrednio do tego wraku i że będziemy mogli sprawdzić, jakich części brakuje w tym wraku, po drugie, jak pasują do siebie poszczególne części, które tam zostały znalezione i jak wyglądają ich krawędzie, bo to decyduje o tym, to świadczy o tym, w jaki sposób zostały ze sobą rozdzielone. Również trzeba pamiętać o tym, że na tym terenie była prowadzona wcześniej prospekcja archeologiczna, ale dotyczyła ona tylko fragmentu tego terenu. Duża część tego terenu, który zasłany jest szczątkami, był zasłany szczątkami, nie została do tej pory przebadana. W moim przekonaniu powinniśmy ubiegać się o dostęp do tego miejsca katastrofy mimo upływu lat i przeprowadzić tam uzupełniające badania archeologiczne. Takie są prowadzone nawet po kilku tysiącach lat z wielkim sukcesem. Sądzę, że po kilku latach będziemy mogli uzyskać bardzo wiele nowych dowodów. Dziękuję. Pytanie też właśnie o rekonstrukcję. Czy cyfrowa rekonstrukcja posłużyła jedynie do animacji rozpadu, jak to było przedstawione w dzisiejszej prezentacji, czy też zostały lub będą przeprowadzone szczegółowe obliczenia wskazujące mechanizm wybuchu na podstawie ostatecznego położenia tych szczątków? Tak jak przed chwilą powiedział pan profesor, jesteśmy na pewnym etapie badań i dopóki nie mamy dostępu do wraku, do oryginalnych części, bazujemy na bazie cyfrowej, na zdjęciach, których mamy co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. Około 30 tysięcy zdjęć. Około 30 tysięcy zdjęć. I na tej podstawie, krok po kroku, robimy rekonstrukcję tu polewa płatowca. Ten przekaz, który zobaczyliśmy na filmie, jest wynikiem rekonstrukcji, a nie animacją. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To jest przekaz dla odbiorcy, żeby był dla niego, no, można powiedzieć, wizualnie taki no, strawny. Natomiast do badań, badania wyglądają zupełnie inaczej, bo na podstawie rekonstrukcji my analizujemy poszczególne zespoły, poszczególne elementy, poszczególne detale samolotu w określonym punktowym miejscu i wyciągamy z tego wnioski. Tych materiałów publiczności nie przekazaliśmy jeszcze, one są w opracowaniu, mamy daleko idące wnioski, można powiedzieć, że bardzo daleko idące wnioski i w odpowiednim momencie te badania zostaną ujawnione. Dziękuję. Pan pułkownik chciał dodać. Jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że badania eksperymentalne, które są prowadzone, one obejmują bardzo wiele różnego rodzaju prób. Dzisiaj podczas prezentacji wyników dotychczasowych badań było powiedziane, że te próby były prowadzone z użyciem różnych rodzajów materiałów wybuchowych, ale też trzeba powiedzieć, że samo zjawisko rozpadu, które zaobserwowaliśmy, czyli analiza wrakowiska, części, te dziesiątki tysięcy zdjęć, które mamy w zasobach podkomisji, one dają już dają podstawy do badań porównawczych. I stąd na ostatnim elemencie dzisiejszej prezentacji było pokazane kilka fragmentów,
analogii, które się po badaniach eksperymentalnych nasuwają. To nie jest tak, że my wysadzamy jakiś tam obiekt i patrzymy, co się z nim dzieje, ale właśnie cały proces rozpadu tego obiektu nagrany szybkimi kamerami, on pozwala nam w bardzo dokładny sposób analizować, w jaki sposób ta konstrukcja się rozpada, jaki jest jej mechanizm, gdzie ona bierze swój początek, jak rozkładają się ciśnienia, jak idzie fala uderzeniowa, jak pękają czy puszczają, powiem kolokwialnie, nity, jak tutaj padło dzisiaj pytanie o okna, właśnie jak poszycie nad wręgami, ono się w sposób pasowy rozpada. A w gruncie rzeczy ten materiał porównawczy, który mamy empirycznie, ponieważ no jak powiedziano, nie mamy dostępu jako podkomisja do wraku, ale mamy materiał porównawczy, bardzo bogaty, empiryczny, który daje nam podstawy do wnioskowania, czy takie zjawisko mogło zajść, czy nie mogło zajść. Trzeba też powiedzieć, że to są dopiero badania, które zostały rozpoczęte i to są pierwsze wnioski. Wnioski najbardziej prawdopodobne, ale nie ostateczne. I think it's important here to stress that the experiment is of explosion is very good. I mean, this is giving us very good information. Trzeba zaznaczyć, że ten eksperyment z wybuchem daje nam bardzo wiele informacji, jest dla nas bardzo ważny. But we cannot by this experiment prove that this is actually what happened. I mean, this is. Ale nie możemy go używać do tego, żeby udowodnić, że to właśnie się zdarzyło, tak? For a finalizing our conclusion in either direction, we need more investigation. Potrzebujemy szczególniejszego śledztwa, tak? Więcej danych, więcej badań, które pójdą w tym kierunku. I ostatnie już pytanie. Bardzo dziękujemy wszystkim internautom. Rzeczywiście widać, że poziom pytań jest bardzo wysoki. ostatnie pytanie, które dzisiaj padnie, czy są jakiekolwiek zapisy, notatki od świadków będących w miejscu katastrofy wskazujące na nagły, głośny wybuch? Czy są, czy może, czy państwo badali, może tak należałoby zadać to pytanie, czy w waszym zasięgu, tak, są? No są, było to badane przez panią Anitę Galgas. Mamy już zeznania świadków, mamy nagrane zeznania świadków, potwierdzające błysk, wybuch, również upadek samolotu. Chodzi o tego kierowcę, tak? Nagranego na filmie. Tak, ale to nie jest jedyna nie osoba. Tylko jedna. Nie. To jest no, chyba kilkanaście osób. I tak. I mamy również to, co pan doktor mówi, mamy zeznania pana Woszczyla, który widział, naszego pilota. Także że mamy te zeznania i bierzemy je pod uwagę. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o relacje świadków z miejsca zdarzenia, to na podstawie tych kilkudziesięciu, a może nawet i więcej relacji świadków można ustalić, można narysować taką izochronę, na przykład jaki zasięg był odczuwalnej fali uderzeniowej. I okazuje się, że świadkowie, którzy odczuwali tą falę uderzeniową, znajdowali się w odległości kilkuset metrów od miejsca zdarzenia. Można również wykreślić izochronę dźwiękową, czyli tych świadków, którzy słyszeli głuchy dźwięk, którzy słyszeli tak jakby uderzenie gromu. I ta izochrona sięga jeszcze dalej, ona sięga około kilometra w każdą stronę, gdzie epicentrum jest też w miejscu zdarzenia, a więc to są dosyć wiarygodne relacje kilkudziesięciu świadków. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Chciałam też w imieniu internautów troszeczkę przekazać podziękowania. Wiele z komentarzy, które pojawiały się przy okazji pytań, były także podziękowaniami w państwa stronę za odwagę. Wiemy, że wielu z was wiele mogło stracić czy też straciło przez to, że właśnie zajmuje się państwo dochodzeniem do prawdy. Bardzo serdecznie w imieniu wszystkich, którzy prosili nas o to w komentarzach, dziękujemy. I dziękujemy internautom, dziękujemy naszym słuchaczom.
Jeżeli ja mogę jeszcze zamknąć po zamknięciu pani redaktor. Ja chciałem podkreślić, że w zespole w większości pracują ludzie, którzy pracowali w zespole parlamentarnym prowadzonym przez pana ministra Macierewicza i którzy brali udział w konferencjach smoleńskich prowadzonych przez pana profesora Witakowskiego. Przez 6 lat, zanim komisja została powołana jako komisja państwowa, ci ludzie wykonali ogromną pracę, no, często narażając się nawet na szykany. Także chciałem podkreślić właśnie to, że powoduje nami nie tylko, powiedzmy, chęć wykonania obowiązku, jaki na nas został założony, ale chęć wyjaśnienia tej katastrofy, którą właśnie była demonstrowana przez ostatnie 6 lat. I będziemy to dalej robili. Jeszcze pan profesor Nowaczyk. Ja chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich internautów. Jak wielu z nich zapewne wie, karierę w cudzysłowie, bo nie traktuję to jako karierę, ale jako obowiązek swój, który przyjąłem na swoje barki, rozpocząłem od internetu. I tam znajdowałem cały czas ogromną ilość informacji, dyskusje na bardzo wysokim poziomie nieraz. No teraz znalazłem się z drugiej strony tego samego internetu, ale mimo to wszystko serdecznie pozdrawiam i dziękuję wielu osobom, z którymi prowadziłem długie, czasami zażarte dyskusje, ale które bardzo wiele mi dały. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim internautom za pytania, a przedstawicielom podkomisji dziękujemy za udzielenie, mam nadzieję, wyczerpujących odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.